No i siemanko, pozdrawiamy z Podlasia, czyli z Sokółki. Jesteśmy pod cerkwią, która jest tutaj. Tak, jesteśmy na placu... O Jezu, już nie pamiętam, to plac Kościuszki. Placu, dobrze mówię. Placu. W sumie jesteśmy pod tablicą Sokółka, to za chwilę wam pokażemy. Tak. Jaki mamy plan na dzisiaj dokładnie? Jaki mam plan? O. Zaczynamy lodami. Ostatnio byliśmy w starej szkole, dzisiaj idziemy na lody do Matczaka. Mamy dwie bardzo dobre lodziarnie w Sokółce. Później idziemy zobaczyć kościół, który był właśnie w filmie U Pana Boga. Pierwszy odcinek to jest za piecem. W ogródku? Nie, za piecem. Za piecem. Później jedziemy do Kruszynian, do Bochonik i później jedziemy do karczmy na obiad. Tak, kto jest z Podlasia, to wie, o czym mówimy, kto nie wie, to wam pokażemy dokładnie. Podlasia z okolic Sokółki, no bo tak, nie wiem, no, czy z okolic, ktoś z jakichś dokładnie. Tam dalszych okolic. Ale musicie wiedzieć o tym też na początku, że właśnie tutaj, w Sokółce, kręcili sceny chyba tylko, tak? Czy cały? No sceny, no większość. Tak, większość do Pana Boga w ogródku, Pana Boga za piecem. I Pana Boga za miedzą, dokładnie. A teraz jeszcze chyba czwartą część nagrywamy. Dokładnie tak. Idziemy na lody. A my dzisiaj mamy też rodzinne wyjście. Wy sobie nie myślcie, że Sokółka to jest jakieś małe miasteczko, bo tutaj nawet mają Muzeum Ziemi Sokulskiej. Co tam mala jest w tym muzeum? Dobra, wchodzimy. Gofra! Kochana przyszła zapytać, co chce. Idziemy na lody, do Matczaka. Co? Może być. Byliśmy ostatnio jeszcze w innych, ale dzisiaj próbujemy tutaj. Teraz przyjechaliśmy do specjalnego miejsca w Sokółce. Do kościoła. Tak, zaraz wam opowiemy legendę na temat tego miejsca. Dobra, w sumie to nie jest legenda. Legenda to jest o rycerzach. To jest coś, co się tu wydarzyło parę lat temu. No, czyli opowieść. No i tutaj jest ten domek, który był w filmie właśnie. To jest stara parafia. Stara parafia, no. Pana Boga. Za piecem? Za piecem. Pierwszy był za piecem. Ale wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Znaczy to miejsce było jeszcze podobne, ale tam z tyłu były chyba właśnie takie ogrody. No nie wiem, czy to jeszcze jest. Właśnie będę robił wakacyjnego szejka, dodatkowo z proteinami. Dość długo, także bardzo, bardzo wam polecam. Nadaje się do wszystkiego w lato teraz. Jeśli chcecie życie robić świetne szejki owocowe, dodatkowo białeczko oczywiście, możecie sobie dodać na hasło Wojownik 20, macie 20% zniżki, także serdecznie wam polecam. Na dole w komentarzach, na dole w opisie dokładnie macie link, także warto skorzystać. Petarda. Dobra, Ala teraz wam powie mniej więcej. W takim dużym skrócie. W dużym skrócie? Co tu się wydarzyło? Było w 2008 roku? Tak, no. Ale ja się sama o tym dowiedziałam jakoś tak dużo później. No i była taka historia, że podczas mszy świętej ksiądz, który udzielał komunii, wypadł mu opłatek na ziemię. No i trzeba to zrobić tak, że włożyć to specjalnie chyba do jakiegoś roztworu, czy jakiejś wody, żeby to się rozpuściło. Tak, do innego naczynia. No. Tak, że to tak jakby jest w prawie liturgicznym. No i włożyli ten opłatek i po jakimś czasie zobaczyli, że pojawiła się na opłatku jakaś czerwona plamka. Wysłano to do dwóch niezależnych
laboratoriów i w tych laboratoriach dwoje niezależnych, jak to powiedzieć, naukowców, nie? No, tych ludzi, którzy tam badali to, co to jest, stwierdziło, że to jest tkanka mięśnia sercowego żyjącego człowieka, ale w stanie agonalnym, czyli umierającego. I teraz można właśnie tutaj przyjeżdżać się modlić z intencjami. Dużo osób właśnie, nawet z całej Polski, przyjeżdża tutaj na pielgrzymki. Tak, nawet przed wejściem, jak tutaj wchodziliśmy, to od razu pan przewodnik siedzi i od razu, wiecie, chciał nam tu troszkę poopowiadać, ale wiecie, no powiedzieliśmy, że ale jest Podlasia, teraz jest to kółki. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jak ktoś przyjeżdża, to wiesz, no, my już też się nauczyliśmy, że warto brać przewodników, jak ktoś chce. Jeśli chcecie dowiedzieć czegoś więcej, wiadomo, w internecie swoje pisze, możecie przeczytać, ale jednak coś innego. Ktoś to chciał prowadzić. Tak, idziemy zobaczyć w środka. No i mogliście zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Musieliśmy być akurat bardzo cicho, bo akurat msza teraz była. Nie wiem dlaczego, bo jest sobota 11. Wiemy to? Nie wiemy. Nie wiemy. Jakieś święto jest, nie wiem. No, ale mogliście coś. Stare kościoły mają taki swój klimat, no nie? Inny. Te nowe już nie mają takiej duszy. No. Pewno kiedy ostatnio w kościele byłem. No i tak, przyjechaliśmy właśnie do Bochoników. Bochonik. I powiem wam, że nigdy w życiu nie widziałem takiego meczetu. To jest jeden z dwóch czynnych meczetów właśnie tutaj w naszych rejonach sokólskich i w ogóle jeden z kilku działających w ogóle w Polsce. I właśnie jesteśmy w Bochonikach, a później jedziemy do Kruszynian i zaraz wam pokażemy jeszcze w środku. No właśnie mówiłem, że nigdy nie widziałem takiego drewnianego meczetu. Tak, jest 1800, którego ja tam mówiłam, z drugiej połowy XIX wieku. No. Przeważnie teraz jak się widzi te meczety, to wszystkie są takie wielkie, marmurowe, takie naprawdę mocno zrobione, a tu... Ale to też jest właśnie ciekawe, że tutaj jest taka, wiecie, wioseczka i no... I to jest bardzo też fajne właśnie na Podlasiu, że zobaczcie, jak tu jest bardzo dużo różnych religii żyje razem. Byliśmy już dzisiaj tak, widzieliśmy cerkiew, kościół, teraz meczet. No i jakoś ludzie mogą żyć ze sobą w zgodzie i przyjaźni. Brakuje nam jeszcze tylko świątyni buddyjskiej. No. A ostatnio jeszcze co było? Synagoga. Synagoga, tak. Tylko ona chyba nie działała. No chyba nie, no. O, musicie zobaczyć. Widzieć w Bochonikach już różnia na kwiatem? Ja byłam, ja jestem z Sokółki, ale właśnie narzeczonego przywiozłam, żeby zobaczył sobie. To takie meczety są dwa w Polsce, w Bochonikach, Kruszyniana, tylko ten ma jeden minaret, jak widzieliście, a w Kruszynianach ma dwa minarety. I jest troszeczkę większy i starszy od naszego. Nie chce pan wiedzieć, z którego roku ten meczet, to już panu powiem. To właśnie coś widzieliśmy, że 1873 rok. Wow. A Jan III Sobieski nas osiedlił i wydał dekret na osiedlenie żołnierzy tatarskich 12 marca 1679 rok. A meczet jest później, to znaczy, że wierzący modlili się gdzieś w jakimś domu tu pomieszczowym, postawili meczet. A ile wynosi ogólnie jakby... liczba wszystkich... Społeczność? Społeczność. Nie, tutaj. A gmina Bochoniki jest największa. Ma około przeszło 400 osób, dlatego że część muzułmanów z Bochonik należy do Kruszynian, a część do Bochonik. A do bochonickiej gminy to należy no, część Białegostoku, Sokółka, Dąbrowa, Białostocka. To tłumaczy pani. Suchowola, Suwałki, w Raczkach są... No wszędzie są muzułmani, ale najwięcej to jest w Białymstoku, w Sokółce, w Dąbrowie Białostockiej i w Suchowoli. Najwięcej, tu na naszym terenie. Widzicie dziewczynki? Zupełnie inaczej co wygląda niż kościół. Dzisiaj byliśmy w kościele też. Powiem panu, że byłem naprawdę w paru meczetach na świecie, bo my jesteśmy podróżnikami. Ja w Stambule byłem dwa razy, to tylko tyle więcej. Nie. Do Mekki nie pojechałem, bo zdrowie nie pozwalało. To ja w Abu Dhabi byłem na przykład takim ogromnym po prostu i pierwszy raz w życiu widzę drewniany meczet. Tak. Bo przeważnie to meczety są naprawdę marmur, i takie pokalne. O. I w Warszawie są dwa takie nowoczesne na styl wschodni-arabski. Tak. W
Para. Ten mecz w Gdańsku to Walenza za plotem mieszka, to już ciekawostki wam powiem. No ale właśnie te meczety to raczej takie wszystko postawne, takie marmurowe, wielkie. A drewnianego nie widziałem nigdy po prostu, także to jest coś ciekawego po też. Po II wojnie światowej dużo meczetów było właśnie takich i zostały na Litwie i na Białorusi. O. To dla przykładu powiem panu, że o, na Litwie jest taki mecz, to jest podobny do naszego Identyko. Dagin. I ta miejscowość nazywa się Niemisz. O. I to bardzo wykonywali te meczety polscy cieśla, bo żołnierze, Tatarzy byli tylko żołnierzami. Oni mieli szablo pięknie. Tak, oni byli od wojowania. Dokładnie. Wierni byli Sobieskiemu. Dokładnie tak. Dlatego ich osiedlił, bo nie było za co płacić żołdu. I żołd był zaległy jeszcze w dodatku. Ta. Więc osiedlił tu na tych terenach Tatarów i nadał im ziemię i w myśl stopnia oficerskiego i tytuły szlacheckie, bo nadał. Czyli wszystkie rodziny, które tutaj są, żyją, to są typowo tatarskie rodziny, tak? Którzy żyją, to są tatarskie rodziny, tak, oczywiście. I Król Sobieski dla administracji zezwolił żenić się z Polkami. O. Bo niektórzy przywozili swoje żony narzeczone, a niektórzy jak byli kawalerami, to zezwolił żenić się z Polkami. A, są rodziny mieszane już. Mieszane, tak. No. Mieszane, proszę pana, to ja panu dokończę. Taka kobieta musiała przejść na islam. A, bo nie mogłaby, tak. A jeżeli na katolicy nie mogła przejść? No ona była katoliczką. Albo prawosławną. Jak ja jestem katolikiem, to ja biorę tatarkę, to nie ma prawa już przejść na katolicy? Czemu nie ma prawa? A no to właśnie. To jest właśnie umowa. Albo na nie mogło być pomieszane, tak? Okej. Okay. Ale czy tutaj kobiety też muszą chodzić w dżihabie i tak dalej, czy nie? To są normalnie, tak? Sukienka do kostek, bliska do nadgarstu i zakryta twarz chustką. Czyli w chustce, tak. I modlą się w tamtym pomieszczeniu kobiety. Aha, osobno. A tu mężczyźni na górze i na dole. Aha. Czyli też to jest tak, jakby trzymałem, że jednak głowę trzeba zasłonić i tak dalej, tak? Włosy, no o to chodzi. Przyszliśmy teraz zobaczyć. Jeszcze pan nam polecił, żebyśmy sobie zobaczyli. Pomnik jakiś tutaj, co jest. Ciekawe rzeczy nam poopowiadał, naprawdę. Wydaje mi się, że ten pan tak rzadko tu przyjeżdża, że on nawet chciał nam poopowiadać. To jest bardzo miło. Ale ja mówię, że ludzie tak rzadko tu przyjeżdżają, że chciał nam poopowiadać. I to fajne takie. Dlatego my będziemy promować Podlasie, bo uważam, że tu naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy. O, tutaj możecie zobaczyć. Spadła? No, ale spadł. Tak, w roku 1679 przywilejem króla Jana III Sobieskiego tatarscy rotmistrzowie, oficerowie i żołnierze otrzymali nadanie ziemi i zostali osiedleni w Bochonikach, Malowniczych Górach i Drachlach? Drachle. Co to znaczy Drachle? To miejscowość, wioska. Aha, Drachle, okej. Okay. A później będziemy jeszcze też w cerkwiach, więc będzie dzisiaj bardzo krewne. Ło, jakaś mucha. Patrz, jak sobie boćki siedzą. Ej, ale one tu gniazda nie mają. No, ale mają dużo innych dookoła. No tak, no przed chwilą widzieliśmy właśnie 4 kolejne. Piąty leciał. Polska. No i zaliczyłem kolejny kraj w swoim życiu. Jestem na Białorusi. Mam dowody, chcecie zobaczyć? Nikt mi nie powie, że nie byłem. Nie patrzcie na ale. Kurde, wyświetla się? Tak. Witaj na Białorusi. Zalogowaj się do operatora zagranicznego kraju, nie należącego do Unii Europejskiej. Ile? 5 zł minuta. Ładnie tam mają drogę na tej Białorusi. No, ja żartuję, jesteśmy już po prostu tak bardzo blisko granicy. Tutaj praktycznie już jesteśmy przy samej granicy, no. Ale nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale wszystkie granice praktycznie są zamknięte, chyba tylko jedna jest otwarta, Terespolu. Tak? W Terespolu jest tylko otwarta granica, a tak to reszta pozamykana. No, chciałem w tym roku odwiedzić, niestety się nie uda, ze względu na to, że wypadły inne plany. Ale może w przyszłym roku się uda, chociaż myślę, że będzie teraz coraz ciężej tam wjechać. Także dlatego chciałem jeszcze w tym roku wjechać, no ale trudno. Thank you.
powiem wam, że tyle bocianów to w żadnej części Polski chyba nie widziałem, co jest tutaj. Naprawdę gniazdo koło gniazda. Widziała ty z was największa ronda w Polsce? 11 zjazdów ma. Ciekawe. I tu jesteśmy w Krękach. W Krękach, dokładnie, no. No i dojechaliśmy do Kruszynian. Jesteśmy przy meczecie w Kruszynianach. Jest to najstarszy meczet w Polsce. No jest tutaj właśnie napisane, że pierwsza wzmianka na temat tego, z którego roku może pochodzić, to jest 1782 rok. A w 2012 meczet został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków. Chodźmy do środka. Ja pokażę. Idziemy zobaczyć do środka. Zależy pana prawo, a się zbyt mało, żeby w każdej szkole była lekcja religii. I tu się mogą mężczyźni, a kobiety zakierowane tylko z tyłu w oddzielnej sali, żeby się nie rozpraszyć w czasie. Jak to Pawlak mówił, z przodu moda usiądzie, to chcą nie dochodzi, a myślami zgrzeszysz. U nas pokuszenia nie ma. I na ścianach, w maczetach piszą mówiły cytaty z Koranu. Ale ciekawe rzeczy tutaj opowiadał teraz pan, który jest imamem w tym meczecie. Jestem pod dużym wrażeniem, jak tutaj wygląda ta społeczność tatarska właśnie. Takie ciekawe rzeczy opowiadał, a zaraz wam powiemy, do czego tutaj doszło parę lat temu. Wiecie, co dla mnie jest zaskakujące na przykład? Co ten pan opowiada, bo on opowiadał ogólnie, wiecie, jak to jest tu kultywowane, po prostu to, ilu ich tutaj jeszcze jest, jak oni tutaj przyjechali, jak oni się tu osiedlili i tak dalej. No bardzo ciekawa historia tego wszystkiego była. Wiecie, myślę, że wyjdziemy na chwilę, a mnie tak wciągnęło, że do końca siedziałem i słuchałem, bo to było tak niesamowicie ciekawe wszystko. Opowiadał ogólnie na przykład to, wiecie, jak wyglądają śluby, jak wyglądają pogrzeby i tak dalej, wszystko tak. No wszystko po prostu tak, jak wygląda to. I na przykład, wiecie, na świecie mieszane małżeństwa w islamie no raczej nie mają prawa bytu, nie ma co ukrywać. A tutaj na przykład wygląda tak, że on jest muzułmaninem, jego żona jest katoliczką, mają dzieci, dogadali się od razu przed narodzinami. Jeśli będą chłopaki, będą muzułmaninami, będą praktykować islam. Jeśli będą dziewczynki, będą chrześcijankami. No i ma i synów, i córki, i ci są muzułmanami, ci są chrześcijankami. To jest takie ciekawe, naprawdę, że tutaj ta społeczność potrafi żyć ze sobą razem i nikt nie ma żadnego problemu. Ale zaraz wam opowiem, do czego tu doszło parę lat temu i bardzo takie coś potępiam, bardzo takie zachowanie potępiam, bo nie można takich rzeczy robić. Ale to zaraz wam Ala opowie. Old school. Słuchajcie, tutaj w 2014 roku wydarzyła się bardzo nieprzyjemna rzecz. Meczet został zniszczony w 2014 przez jakichś wandali. Zostały namalowane chyba znaki Polski walczące. Tak, świnia. Tak. I to było dla lokalnej społeczności bardzo... no takie, wiecie, zaskakujące i no, wszyscy ludzie byli po prostu w szoku, oczywiście byli bardzo oburzeni, bo tutaj ludzie wszyscy, nieważne jakie są wyznania, żyją ze sobą w ogromnej przyjaźni, więc było to naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja i nie odnaleziono sprawców do tej pory. No i patrzcie, jaki tu jest klimacik. Ja się nie dziwię naprawdę, że oni w tych rejonach właśnie na Podlasiu kręcili te filmy Pana Boga w ogródku i tak dalej, no bo to jest totalnie taka wieś. Fajnie, fajnie. Wszędzie drewniane domki. Cudownie tu jest. O, patrzcie, tu jeszcze studnia. No, tu możecie zobaczyć polscy muzułmanie, wieś wielu wyznań. Nie ma problemu. No i teraz idziemy do tatarskiej jurty. I to właśnie parę lat temu, w 2018, wszystko spłonęło. No i patrzcie, jaka jurta. Ja w takiej jurcie spałem w Kirgistanie. Jak byłem, była troszkę wyższa.
O, popatrzcie, można sobie tutaj zobaczyć. Cześć. Tak? Fajny piec. Pali się? A, nie pali się. Fajnie to zrobione. A to twój psi patrol? O, fajnie. A pod nim mam co? Motornowy. O, popatrz. Tradycyjne stroje. Jakie dobre wspomnienia mi wróciły do głowy po prostu jak zobaczyłem tą jurtę. Wiecie, jak ja dobrze wspominam Kirgistan? Tam było tak, to była taka fajna przygoda. To była naprawdę przygoda. Jak na koniach pojechaliśmy w góry, tam właśnie się zatrzymaliśmy w takiej jurcie pod base campiem, gdzie tam pod Lenin Peak wychodzili, znaczy na Lenin Peak wchodzili. No super to było, ale były też takie rzeczy, które nie były ciekawe. Na przykład jak jechaliśmy na tych koniach, oni byli w kominiarkach. Ja mówię, po co im kominiarki? Miałem tak spaloną twarz. Jak ktoś oglądał, to pamięta. A jak ktoś nie oglądał, sprawdźcie sobie serię z Kirgistanu, bo jest naprawdę dobra. Miałem po prostu bąble na twarzy. Była tak zjarana totalnie. Ale wiecie, później jeszcze piłem ten alkohol taki z mleka klaczy. Oni robią taki alkohol, też sobie z nimi tam piłem, z lokalnymi. Wiecie, oni mnie nie rozumieli, ja ich, bo totalnie. Ale był fajny klimat, no super było. W nocy zimno, jak nie wiem, bo tam chyba 3 stopnie wtedy były. Bardzo było zimno. Później na drugi dzień miałem okazję zobaczyć, jak wygląda ich taki ten stary, tradycyjny sport, co na koniach grają, tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, czy można, na koniach grać taką grę, gdzie grali kozą, po prostu bez głowy i to była jako piłka i musieli do bramki trafić, do opony musieli w tym trafić. Niesamowite po prostu. Bardzo, bardzo dobre wspomnienia. I coś, co lubię najbardziej? Słodycze. No, ale to tureckie. Ale jakie ładne. No, ale też jedliśmy w tym, w Istambule takie. No. Słuchajcie, zaczynamy wycieczkę po krainie otwartych okiennic. Tutaj pokażemy wam mapę, co wchodzi w skład miejscowości Krainy Otwartych Okiennic. Obecnie jesteśmy tutaj, Puchły, i tutaj jest właśnie cerkiew i zaraz wam opowiemy legendę. Tak. Wchodziłem do środka zobaczyć. Powiem wam, że chyba nigdy nie byłem w cerkwi w środku. Albo może nie pamiętam. Ławeczka przy cerkwi. Można sobie posiedzieć. Popatrzeć. Ciekawe to wygląda naprawdę. Powiem wam, że w Polsce jest tyle pięknych miejsc takich, które można zobaczyć. Tyle rzeczy zachwyca po prostu i można tyle ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Teraz właśnie też dostaliśmy taką książkę. Teraz koleżanki Ali, bo akurat przyjechaliśmy na grilla jeszcze tutaj. Które jest opisane, dużo fajnych rzeczy. W ogóle jechaliśmy przez te... Teraz byliśmy w miejscowości wcześniej. Ciełuszki tak dokładnie się nazywa. To powiem wam, że klimacik totalnie mistrzowski. Wiecie, te domki z takimi okiennicami. Przed każdym domem przy drodze... Czekajcie. Przy każdym domu, przed domem, przy ulicy, ławeczka. Siedziała taka babcinka właśnie. Także wiecie, no od razu wiadomo po co te ławeczki po prostu sobie tak siedzą. Ja się zawsze śmieję, że liczą auta. No ale tak jest właśnie, no. W takich miejscach. Fajny klimacik, naprawdę fajnie to wyglądało. Zaraz jeszcze wam opowiemy troszkę, czym to się różni na przykład od chrześcijaństwa. Że generalnie to tak jakby jako krainy otwartych okiennic przyjmuje się 3 miejscowości: Soce, Trześcianka i Puchły. One leżą w jednej gminie, ale cały ten obszar tutaj, który był na tej mapie,
jest w podobnych budynkach, tak? W każdym z tych domków możemy znaleźć domy z okiennicami. Czyli wcześniej źle trochę powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, że wszystko tutaj, a czyli jednak tak, nie wszystko. Tak, bo generalnie to tak jakby tamto jest w jednej gminie i jak się zaczęło bardziej nagłaśniać o tym, że to jest taka kraina, to po prostu przyjęły się tam te trzy miejscowości. Teraz coraz więcej osób odwiedza też te dalsze wioseczki, czy właśnie czy te ciełuszki, czy tam... A za nami jest to drzewo, co było... Tak. To jest... O co chodzi w tym drzewie właśnie, powiedz? Generalnie nazwa miejscowości, w której jesteśmy, czyli Puchły, to nie jest najprawdopodobniej prawdziwe, tylko bardziej legenda. Ale śmieszna. Powstała stąd, że tutaj było zbocze, pod którym rosły właśnie lipy i to jest lipa, która wyrosła z odnogi tej lipy legendarnej, pod którą zamieszkał starzec, który był chory, bo puchły mu nogi. On się bardzo tutaj gorliwie modlił i pokazała mu się Matka Boska na tej lipie i choroba mu ustała. I z tej oto właśnie... Tak. Z tego zbiegu... Z tych wszystkich... puchnących nóg jesteśmy teraz w Puchłach. Puchły. No, także jak już coś puchły, ale już teraz nie puchną, ale jesteśmy w Puchłach. Tak, ale ogólnie to ta cerkiew jest naprawdę przepiękna. A właśnie wtedy powiedziałem... Jakby powstała ta cerkiew, tak, tutaj na tym zboczu. I też jest pod wezwaniem Matki Boskiej. Tak, no. No ja właśnie powiedziałem, że powiemy, czym się różni prawosławie od katolicyzmu. To jest ogólnie dużo, bardzo. Ale to... tak, no w skrócie. No to co? Że to prawosławie... jest praktycznie wszystko to samo, tylko co, ksiądz ma żonę. Tak, czy, a to się mówi? Nie, to się nie mówi ksiądz, jak to się mówi? Babciuszka. A, no. Ma żonę, może mieć dzieci. No. I takie coś. Nie ma papieża, tak? Nie ma. Nie ma papieża, takiego jak my mamy. I msze nie są po polsku, tylko po cerkiewnosłowiańsku. To takie jakby chyba główne różnice. No. A już jakby... Ale no, szczegółowo. Tak szczegółowo. Bardzo, że ksiądz może mieć żonę i ja to bardzo pochwalam. Bardzo, bardzo i uważam, że w... katolicyzmie, tak się mówi? Chrześcijaństwo? Katolicyzmie. Wszystko to jest chrześcijaństwo. No, to w katolicyzmie też ksiądz powinien mieć żonę i powinno być normalnie traktowane i to jest totalnym bezsensem, że nie mają. Idziemy teraz na kładkę. Ale po co to nie wiem. Na rzekę. A, to taka kładka. Ale wielki pies idzie. Co? Wielki pies. No fajnie wyglądało, no. I tu jest taka kładka, ale nikt nie wie, po co ona tu jest w ogóle. Może ktoś w polach. Z widzów wie. Może właśnie, może ktoś z widzów wie, po co tu ta kładka jest na tej rzece. Czy tu przypływają kajaki jakieś? Nie wiem. Może tak. Ale komarów. Ej, ale faktycznie... Ej, ale jaki prąd tutaj jest mocny. Żeby się zatrzymać i pozwiedzać? Może. Może, i do tej cerki dojść. No. To jest na szlaku kajakowym. Dobra, teraz idziemy w kolejne miejsce. Jesteśmy w ogóle całą dużą ekipą. Tak, imprezową później. Znaczy ja nie mogę imprezować, ale reszta będzie na pewno się bardzo dużo bawiła. Gdzie teraz idziemy? Teraz jedziemy do miejscowości Trzestianka. Trzestianka, no. No i chcemy jakoś ogarnąć, żeby dronem się przelecieć tutaj, bo jest naprawdę pięknie. Tutaj są te narew, tak fajnie wygląda, ma takie dopływy, no... No wymyślimy coś zaraz, coś bo tylko go trzeba uruchomić, bo dron już jest, ale trzeba go uruchomić, bo jest nowy. No i później pokażemy wam właśnie te domki też z tymi okiennicami, o co w tym właśnie chodzi wszystkim. Ale to właśnie w której miejscowości to będzie teraz? Teraz wszędzie tutaj będą domki. Tak naprawdę możemy ponagrywać jakiś przebitek, sobie zobaczycie, bo tych domków tutaj jest pełno. My nawet jak jechaliśmy z Białegostoku, to już w tych miejscowościach były. Te domki były, także super to wygląda. Jak będziecie kiedyś na Podlasiu, to... Ja naprawdę jestem zachwycony tym miejscem. No. Całym tym Podlasie jest naprawdę piękne. No. I tak się siedzi na ławeczkach przed domem. No i o takie okiennice chodzi właśnie. Tu kolejne.
Gdzie jesteśmy? Jesteśmy teraz, to jest cerkiew w Trześciance. Trochę przypomina ten meczet w Kruszynianach, jeśli chodzi no, tylko o jest trzy razy większy. Kolorystyka to samo, no. Idziemy zobaczyć te środki. Tak. Także jeśli ktoś nie ma planów na wakacje na przyszły rok, polecamy Podlasia. Polecamy, zdecydowanie. I nie postawisz. To co nasi robią? Nasi tak stawiają świecze. Podpalają. Podgrzeją stopkę. Cyki stoją. Brud. Nie. No cyki stoją, tak? A co turyści robią? Jeżeli ustalimy, że ikonostasu nie ma, ok? Nie ma ikonostasu. Klik, nie ma ikonostasu. I detali się nie czepiajcie, bo nigdy tabernakulum nie będzie w tej chwili podobny do kościelnego, bo kościół zachodni zmienił chleb. Opłatek to wafel. A u nas jest chleb to chleb, tylko nie żytni, bo ja bym powiedział gesowski, a gesowski to był żytni, a pszenny. I teraz jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta to gospodynie. To wyobraź sobie, jak to sobie wyobrażasz, jeżeli chleb, kawałek chleba umoczysz w winie, gdzie ty później go, powiedzmy, wsadzisz i jak ty to będziesz? Dlatego tabernakulum zawsze będzie cerkiewka w cerkiewce, bo ten chleb, bo ten najświętszy sakrament jest pod dwoma postaciami w szufladce. Przeczytam wam wstęp książki Klimaty Podlasia autorstwa Jerzego Rajeckiego. Zapraszam państwa na wędrówki po mało znanej, a bliskiej memu sercu okolicy Podlasia. Kraina otwartych okiennic to obszar wyznaczony nurtem rzeki Narew, nad którą malowniczo rozłożyły się wsie i miasteczka zamieszkałe przez życzliwych oraz bardzo gościnnych ludzi. Od dawien dawna ludzie skupiali się wokół rzeki, która ich karmiła i chroniła. Kraina otwartych okiennic jako nazwa pojawiła się z inicjatywy kilku miłośników architektury drewnianej, którzy postanowili pokazać światu swoje piękne wsie, a przy okazji chronić delikatną drewnianą zabudowę tych wiekowych domostw. Wsie, które przedstawiam, pozornie mają niewiele do zaoferowania dla przeciętnego turysty, ale nie o takiego turystę tu chodzi. Nie pojawiają się one w typowych przewodnikach, nie mają spektakularnych zabytków. To, co państwu pokażę, to prostota i cisza, nieskalana czasem i ręką człowieka przyroda. Szum nadnarwiańskich traw i śpiew ptaków, a dodatkowo piękne kolorowe zabudowania, charakterystyczne okiennice, ganki i zdobienia. To kraina otwartych serc, otwartych przestrzeni, pól i dolin rzecznych. Kraina kwitnących sadów i ludzi siedzących gromadnie na ławeczkach przed domami. Ludzi uśmiechniętych, mających dla siebie czas i szacunek. Niewielkie wsie, niegdyś gęsto zamieszkałe, mają wielowiekową historię. Co prawda, źródeł pisanych dotyczących tej krainy jest niewiele, ale wykopaliska archeologiczne potwierdzają osadnictwo na tych terenach od tysięcy lat. Zapraszam na drogi bezdroża, do domów i świątyń, na pola i do lasów. Niech każdy znajdzie coś dla siebie. Jerzy Rajecki. Żebyście wiedzieli, między wioskami tutaj się jedzie taką drogą. Szutrową. Szutrową. Nie ma asfaltu, ale przy takim pięknym lesie i tym wszystkim dookoła to nawet dobrze. Bo się nie jedzie szybko, tylko się podziwia. Jesteśmy teraz w Ciełuszka, wróciliśmy tutaj. Są właśnie trzy sławne krzyże. I ten jeden, o którym teraz jest afera właśnie, bo to jest właśnie, tam jest podobno radziecka gwiazda, pod tym jest zasłonięty teraz. Który został tutaj postawiony jako taki, wiecie, pomnik, jak radziecka armia wyzwoliła podczas II wojny światowej tą wieś. No ale wiadomo, teraz mamy czasy, jakie mamy i nie wypada. Tu jest taki klimacik na tych wsiach. Wiecie, szczerze to się tego nie spodziewałem, że tak dobrze się będę tutaj czuł, że mi się tak tu będzie podobało. W przyszłym roku przyjeżdżamy na pewno na parę dni, a nie tak tylko przejazdem. A tutaj jest szkoła. Zobaczcie, jak wygląda. Patrzcie, jaka straż pożarna.
Ochotnicza Straż Pożarna, dokładnie. Taki domeczek fajny. Tutaj domeczek elegancki. A gdzie on ma okna w ogóle? Nie ma. Dom bez okien. O, wow. No i siemanko w kolejnym dniu. Z Podlaskiej wsi. Ściełuszek. Ściełuszek, dokładnie. Powiem wam tak. Rano jak się tutaj obudziliśmy, a zresztą pokażę wam jak to wyglądało. Tutaj pokoik na wersalce i wiecie, stajecie sobie elegancko, tutaj jak zwykle ozdoby na szafach starych, jak to musi być. W ogóle taka fajna stara szafa. Tu macie jakiegoś kotka, może czekajcie, zbliżę, bo to jest mocny kotek. Pies, lew i żelazko, żelazko zawsze musi być, pamiętajcie. No i sobie wstajecie. Wszędzie. Ale klimacik jest niesamowity. Te klamki jeszcze takie stare. I wychodzicie sobie przed domek. No i proszę państwa, cisza, spokój. Studnia. Ale was pokażemy tutaj. W ogóle bardzo dziękujemy za gościnę. Pozdrawiamy panią Grażynę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No więc to standardowo, tak? Ale to chyba nie tylko na Podlaskiej wsi, nie? Że były te izby takie, że można było dookoła dom obejść. Oczywiście piec. Wysoki próg, no nie? Stary piec. Który Ola sobie odrestaurowała. Piec u mojej babci też był. Jak się paliło w chacie, to było jak w saunie. Tak gorąco, że szok. Tutaj Ali łóżko, na którym ona spała. Nie, ja powiedziałam, że jak Piotrek mnie wkurzy, to będzie właśnie następnym razem na takim. Stare obrazy na ścianie. No powiem wam, że... Jak to się mówi? Ząb czasu? Ząb czasu się mówi? Chyba tak jakoś. No i przejście do kolejnego pokoju, tego, w którym spaliśmy. Ale zobaczcie, jak to jest w ogóle wszystko fajnie zachowane, naprawdę. No. Niesamowite, super miejsce. Ale wersalki też pamiętam, u babci zawsze się na no, takich spało. Tak. No i wychodzicie sobie przed domek. Ławeczka. Ławeczka oczywiście. Ale usiądźcie na ławeczce, jak to każda babcia na podlawskiej wsi. Tak, i patrzeć, kto tutaj przejeżdża. Liczyć samochody. Może jakiś sąsiad przejdzie zagadać. O, Ala, jeden jedzie. O. Licz. Spokojne życie. No i auto przejedzie raz na nie wiadomo ile. I tak wygląda życie. W Ciewuszkach. Ciewuszkach? Ciewuszki. Ciewuszka. A dlaczego była to... O, no i widzicie, tam sobie pani akurat siedziała na ławeczce. No, dawaj. Jeden samochód jechał. No i tutaj kończymy odcinek pod dom z pięknymi okiennicami. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Staraliśmy się przekazać wam troszeczkę tego klimatu podlaskiego. Coś więcej może jeszcze, jak będziemy w przyszłym roku, bo jeszcze oczywiście na Podlasie jest dużo więcej miejsc, które możemy wam pokazać. Ale mamy nadzieję, że podobała wam się taka slow life podróż z nami przez Podlasie. Slow life i powrót do... Z 50 lat w tył, jak nie więcej. Ale to ma taki urok, po prostu jak jechałam, jak jeździliśmy między tymi wsiami, no. To po prostu czułam, że ja muszę mieć kiedyś taki domek na wsi, sobie przyjeżdżać na lato w Polsce. Było bardzo fajnie. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Jak wam się podobają odcinki z Polski, pamiętajcie, że jeszcze ze wsi od mojej babci jest Zakopanego. I to prawdopodobnie będzie ostatni, bo jutro wyjeżdżam do Hiszpanii trenować. Trzymajcie się i pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy, naprawdę każda wasza subskrypcja pomaga rozwijać ten kanał. I naprawdę jest bardzo dużo osób, które ogląda, a nie subskrybują kanał, bo jest to 50% aż ludzi, bo to po prostu widać po statystykach, bo mam takie coś tam, że mogę sprawdzić. Także proszę zostawić i lecimy po 400 koła. Pozdrawiamy.